Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, bardzo ważnym i nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że dzisiejszy film nagrywać będę przez kilka tygodni i opublikuję go dopiero wtedy, kiedy będziemy na to w 100% gotowi. Więc jeżeli oglądasz filmik, to znaczy, że właśnie ten moment nastąpił i miło nam poinformować, że postanowiliśmy powiększyć naszą rodzinę i bardzo długo o tym myśleliśmy. Rozważaliśmy za i przeciw, konsultowaliśmy się z wieloma specjalistami i przyszedł taki moment, w którym chcemy powiedzieć, że nie będziemy mieli dzieci, ale nasza rodzina realnie powiększy się o żywą istotę, którą mam nadzieję będziemy bardzo mocno kochać, dbać i chcemy też wam pokazać naszą drogę powiększania tej rodziny. Dzisiaj mamy 10 kwietnia i już wiem, że jest na świecie mała kuleczka, która mam nadzieję za mniej więcej miesiąc trafi do naszego domu. Może zanim powiem więcej szczegółów, to powiem, że decyzja o psie, bo właśnie będziemy mieli pieska, jest bardzo, bardzo mocno przemyślana, skonsultowana z wieloma właścicielami, behawiorystami, weterynarzami, hodowcami i absolutnie nie jest pochopna. Wiem o tym, że życie może nas nieraz zaskoczyć, tak jak i z posiadaniem dziecka. To jest żywe stworzenie, za którego bierze się pełną odpowiedzialność. My, ludzie, powinniśmy brać odpowiedzialność, jeżeli decydujemy się na posiadanie psa, kota czy jakiekolwiek inne zwierzę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kilka tygodni temu, kilkanaście już tygodni temu na Instastory poruszyłam temat posiadania psa przez osobę z niepełnosprawnością i wtedy wywiązała się dość mocna burza, ale dostałam też od was ogromne wsparcie, za co chciałam bardzo podziękować. Nie ukrywam, że tak, obawiam się tego, jaka będzie reakcja ludzi na to, że zdecydowaliśmy się mieć psa, bo wylew hejtu dla nikogo nie jest miłe, a wiem o tym, że coś takiego się pojawi, bo ja jestem osobą z niepełnosprawnością znaczną, potrzebuję codziennie pomocy od Bartka i innych osób, które są w naszym życiu, a decydujemy się jeszcze na psa. I zanim skomentujecie, skrytykujecie i powiecie, jaki Bartek jest biedny, to chcę, żebyście wiedzieli, że decyzja jest również po Bartka stronie, a może nawet przede wszystkim, bo ja nie ukrywam, że bardzo, bardzo czekałam z tą decyzją, odwlekałam ją i przekonywałam, że to jeszcze nie ten moment. Gdy mieszkaliśmy w poprzednim mieszkaniu, to absolutnie mówiłam nie. Nie możemy tutaj mieć psa, jest bardzo małe mieszkanie, ledwo my się mieścimy w nim, a co dopiero jeszcze pies. Gdy Bartek znalazł to mieszkanie, w którym obecnie mieszkamy, to od razu mówił, że pies będzie miał tu idealnie, bo mamy przed osiedlem piękny park, las. Ogólnie dookoła jest mnóstwo terenów dla psiarzy i ten temat wracał jak bumerang dosłownie. My jesteśmy miłośnikami, wręcz kochamy rasę korgi i zawsze marzyliśmy o tym, żeby mieć korgi, akurat Pembroka, i
to marzenie się spełni. Będziemy mieli właśnie małego kolegaska, Suczkę. I postanowiłam już nagrać wstęp dzisiejszego filmu, bo chcę też mieć taką pamiątkę i zobaczyć, jak to wszystko po kolei wyglądało za jakiś czas. Ale wrócę jeszcze chwilę do decyzji. Zanim podjęliśmy już decyzję, tak naprawdę skonsultowaliśmy się z wieloma ludźmi, między innymi z behawiorystami, i zadawałam trudne pytania, to znaczy, jak pies będzie się zachował przy wózku, czy dam sobie radę, aby móc wyprowadzać psa na spacery. I powiem Wam szczerze, nigdy od behawiorysty nie usłyszałam nie. Tylko trzeba pracy, szkolenia, uwrażliwienia psa na koła, dźwięk, komendy, na to, żeby pies wiedział, że jak ze mną wychodzi, to nie może sobie pozwolić na to, by się na przykład wyrwać, i będziemy nad tym pracować. Mamy już wybraną szkółkę dla psiaka. Jak skończy kwarantannę i będzie już na tyle dużym szczeniakiem, pójdzie do tak zwanego psiego przedszkola, czyli będziemy chyba co drugi weekend uczyć się o tym, jak wychowywać, ale też jak uczyć psa właśnie takiego zachowania ogólnie w domu. Będziemy pracować nad tym, aby pies to nie było tylko zadanie dla Bartka. Chodzi mi tu konkretnie o wyprowadzanie psa na spacery, ale też bym ja mogła zabrać pieska na spacer i pomóc psu wtedy, kiedy tego będzie potrzebował. Oczywiście są takie rzeczy, które mnie nadal przerażają, na przykład to, jak będę sprzątać po psie, ale znalazłam już taką łapkę, chwytak na kupy, więc mam nadzieję, że dam sobie radę. A jak nie, to ja wiem o tym, że znajdę jakiś sposób, aby nie tylko móc wyprowadzać psa, ale też móc po nim sprzątać. Boję się również, bo to jest dla nas ogromne wyzwanie, pomimo tego, że bardzo się przygotowujemy do roli rodziców, psich rodziców, to wierzę, że damy radę. Uczymy się, czytamy, obserwujemy. Czerpiemy wiedzę od ludzi, którzy już są po decyzji posiadania pieska, i Angie będzie szczęśliwa w naszym domu. Jeszcze nie wiemy, jak wygląda, jeszcze nie wiemy za dużo, ale zabiorę Was ze sobą na pierwsze widzenie. Mam nadzieję, że w tych etapach będziecie z nami i ten wstęp miał być krótki, rzeczowy, a wyszedł, już widzę, długi. Także kończę wstęp i no, i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że dobrze. I mam nadzieję, że też zrozumiecie naszą decyzję. I za każde wsparcie, dobrą radę. Bardzo chcę Wam podziękować. Nowa rola w naszym życiu i z tego bardzo się cieszymy. A teraz idę do komputera, bo dzisiaj sobie zaplanowałam szukać różnych gadżetów dla Angie. Mam w planie zakup klatki kynologicznej. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam. No i wiele takich różnych gadżetów, które są potrzebne przy piesku. Na szczęście w dzisiejszych czasach wszystko przez internet można kupić, także szukamy i szykujemy się na przywitanie nowego członka rodziny. Mamy 13 kwietnia i pierwsze zakupy dla Angie docierają.
Kuzyja przed chwilą przyniósł klatkę kennelową. Ja wiem o tym, że jest ogromna, ale hodowca poradził nam, żeby kupić od razu większą, bo szczeniak bardzo szybko rośnie. Także kupiliśmy już pod kątem w zasadzie dorosłego korgi i zobaczymy, czy polubi klatkę kennelową, czy nie. Behawioryści, jak i hodowca bardzo, bardzo chwalili i mówili, że pies powinien mieć taki swój azyl. No i mam nadzieję, że dobrze będzie się czuła w tej klatce. Oprócz klatki będzie miała jeszcze posłanko. Także wszystko Wam też pokażę, jak już będzie docierać. Ale już nie mogę się doczekać, bo to wszystko staje się bardziej takie namacalne, realne. Jeżeli chodzi o tą klatkę, to kupiłam na Allegro i ona ma dwa wejścia, także można ją swobodnie przestawiać i ma rączki, więc można chwycić, wiecie, i przenieść albo przewieźć w aucie i tak dalej. Także no, klatka kennelowa już jest. Słuchajcie, kolejne paczki przyszły. Tutaj mamy takie posłanko w stylu Fluffy ze sklepu Hału Miału, czy jakoś tak. I to mi poleciła dziewczyna z takiego fajnego Instagrama, sklepu Zdrowy Sklep dla Zwierząt. Podobno dla szczeniaków, jak i dorastających piesków to jest super opcja, bo pieski się czują takie przytulone przez to posłanko. Tutaj mamy rozmiar 70 cm, bo już tak myślałam pod dorastającą Angel. Także takie pierwsze posłanko. Kolejna rzecz, która dzisiaj przyszła, to posłanko Drybed do tej klatki kennelowej. I bardzo mi polecano właśnie te posłanka jako wyściółki klatek, bo one nie zostawiają wilgoci u góry. No jakoś to jest tak, że pies się nie zgrzewa na tym posłanku, a jest mu po prostu komfortowo, ale chyba kupiłam jakieś takie średnie wykonanie, bo zobaczcie, Się strasznie tak, siepie. no niestety, także zobaczymy jak to, czy się sprawdzi, czy też nie, no, ale ładne. Myślę, że Angie się spodoba, prawda? No, podejrzewam, że wiesz, że to co jakiś czas trzeba będzie po prostu wymieniać, tak czy No, inaczej, ale więc. można uprać, może po pierwszym praniu No tak, może też tak. będzie lepiej się zachowało to włosie. Także takie posłanko do klatki, dry bed, my chcieliśmy takie bardziej jednolite, jeżeli chodzi o wzór, także no. A teraz przechodzimy do sekcji akcesoria. Dzisiaj też przyszły różne gadżety, między innymi, no dawaj, Misiek, pokazuj. Taka kosteczka, która jest od razu gryzakiem i można wsadzić w te rąbki jakieś smaczki. Dzięki temu piesek jest zachęcony, by czyścić sobie ząbki. Kolejna rzecz to bardziej zabawka, taka słodka ośmiorniczka, która też szeleści. Nie no, jak ściśniesz to ona... O, coś takiego. Kolejna rzecz to taka linka z kosteczką. Myślę, że z Do Bartkiem zabawy. będzie miała niezły fan w przyciąganiu się. Kolejna rzecz to taki mały kong, coś takiego. Snack ball, Tak, wiecie, dokładnie. że nie kong, tylko właśnie taki na snacki. Czyli wrzucamy do środka snaczki. I piesek musi turlać, żeby one wypadły. Konga jeszcze nie kupiłam, bo stwierdziłam, że co za dużo, to niezdrowo. Powoli, powoli. Kolejna rzecz to taka miska do, jak to powiedzieć, Bartek? Wolnego jedzenia. No, zwalniania, tak? Tak. Jakby, no bo nie wiem, czy wiecie, ale korgi to łasuchy. Od zartuchy. I trzeba je trochę spowalniać. Także kupiliśmy taką fajną miskę spowalniającą. Zobaczymy, czy się sprawdzi. No i tutaj mamy jeszcze smycz.
tylko że tu jest smycz, która ma zamiast, Taśmę tak, zamiast sznurka. dokładnie. I to jest jakaś dobra firma Flexi. 50-metrowa. No, dużo osób mi polecało, choć wiem, że jeszcze kupimy taką zwykłą taśmę, smycz do nauki chodzenia na smyczy. No i do tej smyczy kupiłam taki, jak to napisać? Pojemniczek Tak. na worki. Na worki albo na Albo na smaczki. smaczki, tak. Można właśnie włożyć albo worki, albo smaczki i to się dopina do smyczy. I tak to wygląda. Kolejna aktualizacja zakupów dla Angel. Mamy dzisiaj 15 kwietnia i przyszły do nas podkłady treningowe. Na razie zamówiliśmy 3 paczki, bo nie wiemy, czy te się dobrze sprawdzą. Dalej woreczki na kubki. Sztoteczka do wyczesywania, bo Angel będzie dość długowłosą kolgunią. No i przepiękne miseczki na wodę. Ale zobaczcie, jakie one są słodkie. I są ceramiczne, tak? Dobrze mówię? No, ceramiczne miseczki na wodę i jedzenie. Są piękne. Jeszcze tylko taką podkładkę pod miseczki chcę kupić i będzie ideolo. Moi drodzy, mamy 20 kwietnia i dokładnie za miesiąc Angie trafi do nas, a dzisiaj idziemy na pierwsze spotkanie. Nie możemy się doczekać, prawda? Oj tak. Także Idziemy. Właśnie wyszliśmy od Angel. Jest taka cudowna. Nie mogę się doczekać, naprawdę. A ty jak? No, co ja mogę powiedzieć? No jest przesłodka, maleństwo. Jaki ma ogonek. Jak się tuliła, widziałeś? No, poczułem nawet. No. Do baletka się tak wtuliła, ale ja też ją trzymałam i tuliłam i... Odliczamy, Tak, odliczamy. miesiąc został. Moi drodzy, kolejne paczuchy dla Angie przyszły. I słuchajcie, kupiliśmy jej taką matę z Haumiau. Tutaj się nakłada pasztet albo karmę mokrą, rozprowadza i piesek wylizuje smakołyki. Dzięki temu mają więcej zajęcia i wolniej trochę jedzą. Także to i w tym samym sklepie kupiłam taką butelkę. Ja wiem. Musiałaś różową kupić. No tak, no, dla aniołka. No dobrze. Pokaż, jak to wygląda w środku. Otwieraj. Otwierać?
tą butelkę, słuchajcie, to jest taka butelka z miską jakby wbudowaną. No dawaj, dawaj. O, zobaczcie. Tutaj ma taką miseczkę, z której piesek może się napić. A tak, no i to ma 550 ml, także całkiem nieźle. Jest. I dostaliśmy jeszcze saszetkę smaczków. Smaczków. Zobaczcie, to jest taki guzik, jak się go wciśnie, to dopiero woda z butelki leci. Także. To jest blokada jeszcze. No. Także bardzo fajnie na spacery, a mam nadzieję, że dużo z Angie będziemy spacerować. To jest pierwsza paczka, zaraz pokażemy Wam drugą. I to wszystko zamówiłam na Allegro w sklepie Haumiau. To jest ten sam sklep, z którego mamy ten fluffy, tak. No jak się nazywa? Posłanko. Posłanko. No. Kolejna paczka i też z Allegro. To wszystko kupuję na Allegro, bo jestem w tym systemie smart, więc jakby mi się coś nie podobało, to łatwo zwrócić. I tak, kupiłam taką saszetkę na smaczki, ale też jest tam miejsce na woreczki. Bartuś, pokaż bliżej. Zobaczcie, z boku tu mamy saszetkę na smaczki, tu mamy na gwizdek. Na co? No, trenerski taki gwizdek. Aha. A po boku jeszcze jest miejsce na woreczki. I tutaj o, chyba i nawet. Są woreczki. Tak. No, dokładnie. Mamy jeszcze woreczki. No, także tutaj taki woreczek na smaczki i woreczki z Trixie. W ogóle widzę, że dużo mamy rzeczy z tej firmy. Można ściągnąć, żeby no się nic nie wysypało. No, dokładnie. Słuchajcie, taka zabawka na przyssawkę. Jak to działa? No właśnie. Tutaj stawiacie do podłogi. Tak. I pies za to szarpie, ciągnie. Bawi się piłeczką. Wyżywa się. Tak. Podobno super zabawka. Gryzak. Kupiłam też gryzak stomatologiczny. Też na przyssawkę. Jak będą dziąsła swędziały. Dalej już Bartek ma w dłoni taką maskotkę żółtą. Podobno psy lubią kolor żółty i niebieski. Tak się ostatnio dowiedziałam. Ups! No pokazuj. Tutaj mamy piłeczkę żółtą. Też podobno taka, że będzie masowała dziąsła. No. Następna rzecz. To jest chyba ta chłodząca. Tak, tak, słuchajcie, kupiłam na lato taką kosteczkę, do której się wlewa wodę, znaczy zanurza w wodzie, wkłada do zamrażarki i pies może sobie gryźć taką zimną kosteczkę, która schładza dziąsła, nie tylko dla szczeniaków, bo po prostu to też schładza psa, jak jest gorąco, ale generalnie pod kątem szczeniaka głównie to kupiłam. Kolejna piłeczka, taka z dzwoneczkiem. Żeby się zajęła. Angie miała, że tak powiem, za czym ganiać. Tak. No i co mamy jeszcze? No i to, co ostatnio żeśmy szukali. Tak, tak naprawdę dla tej rzeczy zrobiłam całe zamówienie. Czyli taka różowa mata pod miseczki, ona jest od spodu chyba silikonowa, nie? Ona cała żeby jest się taka. Nie przesuwała. Tak, ona jest no taka, żeby się nie przesuwała. No. I żeby miseczki też nie przesuwały. No, także taka mata na miseczki. I to wszystko, prawda? Wszystko, kochanie. Tak. A ja, moi drodzy, sobie siedzę na balkonie i zobaczcie, jaką pozycję czytam. Trzeba się dokształcić o korgi, nie? No, trzeba. A to podobno święty graal. No, także ja najpierw przeczytam, a potem przekazuję Ci. Tak jest. Bo mamy jeszcze miesiąc, żeby wszystkiego się dowiedzieć o korgaskach. Kolejny dzień, moi drodzy, coraz bliżej do odbioru Angel, więc szykujemy się. I właśnie kurier przyniósł taki starterek dla Angel. I tutaj mamy dwie torby suchego jedzenia z wiejskiej zagrody. Powiedz bardziej. Mamy indyk z jabłkiem. Dla szczeniaczków. Tak, dla szczeniaczków.
Jagnięcina ze szpinakiem dla szczeniaczków oczywiście. No. Tutaj mamy puszeczki jeszcze, mięsna uczta i rybna uczta. Tak, i wiejską zaglądę poleciła mi Olga ze zdrowego sklepu dla zwierząt. Bardzo fajny skład. Do tego wszystkiego cenowo są to takie naprawdę przystępne karmy. No i zobaczymy, czy się spodoba taka wiejska uczta naszej Angel, miejmy nadzieję. I najważniejsze. Bo ta jedna torba to taka fest. Tak, tak. Najważniejsze w tych karmach jest to, że nie mają zbóż. Tak. Ani innych takich, wiecie, alergenów no, dla więc, zwierzątek. Tak, więc zobaczymy. Mamy nadzieję, że się przyjmie i że będzie smakować. Jak się przyjmie, to oczywiście kupimy większe puszki z mokrym jedzeniem. Tak. No. No bo myślę, że akurat tej suchej to nam wystarczy na tak, razie. Tak, myślę, że na okres szczeniący starczy, potem przejdziemy na tą karmę dla młodych, tak, dla młodych piesków. Dorosłych, tak. Że tak powiem. Młodych piesków. Tak, no i tak. Coraz bliżej, moi drodzy. 5 maj, coraz bliżej do powitania Angel w naszym domu. A dzisiaj przyszła paczuszka, bardzo specjalna, spersonalizowana dla Angel. Zamówiliśmy coś pięknego i bardzo praktycznego. Kochanie, dasz radę? Zobaczcie, jaka naklejeczka, słuchaj. To, co teraz zobaczycie, robi dziewczyna, która sama ma korgusia i robi coś tak pięknego, spersonalizowanego, że wow! Bardzo polecam, jeżeli szukacie wyjątkowe smycze, obruszki i zaraz wam powiem, co zamówiłam. Wyciągaj wszystko. No, dawaj, kochanie. No muszę pokazać każdy szczegół, super, zobacz. Tutaj oczywiście korguś. No dobra, słuchajcie, może to najmniejsze, pokaż najpierw. Tutaj mamy taką bransoletkę i to nie jest bransoletka na rękę, a do przypięcia do mojego wózka, bo bardzo chcę móc wyprowadzać Angel również na spacer, więc smycz będzie podpinana do tej bransolety, a bransoleta będzie podpięta do rurek mojego wózka. Dalej mamy obruszkę. Uda się, uda się. Udało się. Pokaż detale, jakie to jest piękne. No piękne jest. Z korbusiami. Tak. I rose gold. Tutaj mamy elementy. I tutaj mamy smycz, która ma 3 metry, ale to nie jest zwykła smycz, bo ona jest przepinana. Można ją przepinać na chyba 1,5 metra, 2 metry. Więc można zrobić z niej krótką smyczkę, tak. I taką naprawdę długą do spacerów. O. Myślę, że będziemy bardzo często korzystać. No. Podoba ci się? Bo w sumie tak. Ci nie pokazywałam super. Zdjęć, tylko zamówiłam, super. Ale wiedziałam, że to ci się spodoba, bo korgusia i w ogóle widzisz, jak dobrze to jest wykonane? Tak naprawdę. Nie, jest mega. No. Ale zobacz nawet te elementy. Tak, są takie porządne. Zazwyczaj są z plastiku, a to jest metal. No, także mamy nadzieję, że Angel się spodoba, zaakceptuje. My jesteśmy zachwyceni. Zaraz sprawdzę, do których rurek będę mogła podpiąć tą bransoletę. A patent z tą bransoletą wymyśliłyśmy z właścicielką i myślę, że się sprawdzi. Zobaczymy. Jeszcze tylko 15 dni. Kolejna paczka przyszła. Oczywiście specjalnie dla naszej małej pociechy. Mamy 13 maj, za tydzień już Angel będzie z nami.
i pokażę Wam, co jest w środku, bo poleciła mi to moja dobra znajoma Marta, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękuję za polecajkę, bo myślę, że to nam pomoże. Także odpakowujemy i pokazujemy Wam, co jest w środku. Moi drodzy, teraz Wam zaprezentujemy sprzęt, który zapobiegnie, mam nadzieję, problemom z kręgosłupem naszej psinki, bo mamy bardzo wysoką kanapę. Ona ma 55 cm, Tak, jakoś tak. 55. No i wskakiwanie na kanapę pieska byłoby po prostu dla niej niebezpieczne i złe dla kręgosłupa, a wiadomo, że jedynym takim miejscem, w którym będę mogła bez problemu ją pomiziać, no to będzie właśnie kanapa, bo nie zejdę na podłogę. Także nie wyobrażałam sobie tego, by ona na kanapę nie wchodziła. No i jak ona ma wejść na tą kanapę, Bartek Wam zaprezentuje. Zobaczcie, to jest taki podjazd, rampa na kanapę i po tym piesek sobie schodzi, wchodzi i dzięki temu mamy pewność, że nic się nie stanie przy zeskakiwaniu czy wchodzeniu na kanapę. Tak jak powiedziałam, mi poleciła to Marta, bo ona używa takiego podjazdu rampy do swojego jamnika i jest bardzo zadowolona. To jest polska produkcja, znajdziecie na Allegro. Zresztą zostawię Wam link do aukcji, bo naprawdę moim zdaniem to jest coś rewelacyjnego dla małych psów, które nie mogą wskakiwać, a przynajmniej nie powinny. No i co? Jesteśmy gotowi na to, żeby Angel tutaj wskoczyła na kanapę, a raczej sobie wyszła jak królowa. A jak? No, No. w końcu królewski pies, prawda? No tak. Dobra, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o prezentację. Jak Angel zawita już do naszego domu, to pokażemy Wam, jak to się prezentuje w akcji. Mam nadzieję, że będzie chciała potem wchodzić. Jak myślisz? Istnieją sposoby na, że tak powiem, Smaczne sposoby. zachęcę, tak. Rozumiem. A potem się nauczy i będzie wiedziała, że nie wskakuje się, tylko wchodzi. Trzymajmy kciuki za to właśnie. Uwaga, uwaga, to jest ten dzień, czyli 20 maj. Jedziemy po Angel. Dosłownie za chwilkę wychodzimy. Już wszystko gotowe i za kilka godzin będzie już z nami w domu. Nie możemy się doczekać. Zabieramy Was ze sobą, oczywiście. Moi drodzy, Angel już jest z nami. Weź troszkę wyżej, żeby ją było widać. No, cześć! Idziemy teraz do rodziców. Także zobaczycie za chwilę ją w całej okazałości. No i do domu. Moi drodzy, pierwszy dzień powoli dobiega końca. Jak widzicie, Angel już się układa do snu i jutro kolejny wspólny dzień. Będziemy się poznawać i budować relacje. No i pracować nad tym, żeby nie sikała za dużo na panele. Bartuś, jak ci po tym pierwszym dniu? Bardzo emocjonujące. No, ale super, co? No. Było już pierwsze czesanko, karmionko. O, karmionka to już były dwa. Tak. No, także jutro Ale tak jak widzicie, piesek. padł. Tak.
Angie, powiesz coś? Nie chcę nic powiedzieć. Także życzymy Wam dobrej nocy. Dzień dobry. Z takim słodkim widokiem po naszej pierwszej przespanej nocy. Co prawda o 4 nas obudziła na wodę, ale szybko potem poszła z powrotem spać. No i dzisiaj rano były zabawy, było pierwsze śniadanko, tak? Słodziak, nasz kochany. Słuchasz, co ja mówię, nie? No, także jest okej. Uczymy się siebie nawzajem. No, dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, jakie miejsce sobie znalazła Angel do spania. Zamiast wygodnego posłanka, to pod szafką, na podłodze. I tak od rana. Tak, tutaj jedno posłanko, w salonie drugie posłanko. Ale podłoga chyba przyjemniejsza. Właśnie się skończyła bawić, kosteczkę obgryzać, tak? Zmęczyła się znowu i padła. No, muszę przyznać, że bardzo dużo śpi, ale jak się obudzi, to jest bardzo aktywna, bawi się, radosna. Trzeci dzień, jak Angel jest u nas i zobaczcie, odkryła, że jej posłanko jest do odpoczynku, chociaż jak widać, właśnie wylazła. Częściej się tym posłankiem bawi na razie, ale jest super. Oczywiście są wzloty i upadki, prawda, kochanie? No. Ale dzisiaj byliśmy na pierwszym spacerku takim socjalizacyjnym na rękach u taty. Tak? Angie. Jeszcze nie do końca reaguje na swoje imię, ale myślę, że się przyzwyczai. No, także teraz odpoczynek. Wszyscy odpoczywamy, bo to był emocjonujący spacerek. Moi drodzy, po co spać na mięciutkim posłanku? Jak można spać na płytkach? Ale aniołeczek. Imię zobowiązuje. 4. dzień, jak Angie jest z nami w domciu i wczoraj pierwszy raz daliśmy jej o godzinie 12, 13 spróbować puszeczki i dzisiaj też dajemy, też właśnie o tej samej godzinie. Tak to się prezentuje. Powiem Wam, że pachnie jak ludzki pasztet. Naprawdę bardzo przyjemnie. No i wczoraj zajadała się niezmiernie, także myślę, że wiejska zagroda jej będzie bardzo smakować. O, chyba pani smakuje. Co? Chyba pani smakuje. Tak, bo znika normalnie z prędkością światła. Och, jej. Och, jej. Pamiętacie, jak pokazywałam Wam tą rampę do kanapy? Angie się uczy, jak z niej korzystać. Angie! No, jak widzicie, ma charakterek. No, chodź. No. Dobrze. Dobrze. No, chodź. Chodź tutaj, ej, to nie jest do leżenia. No, a pokażę z powrotem. Z powrotem jakoś lepiej jej idzie, nie wiem dlaczego. Dobrze, dobrze, brawo, pięknie.
Pięknie. Pięknie. Nasza kochana, tak? Angie, 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 maluszku, chodź tutaj do mnie. Ej. Grzeczna, super piesek, super, dzisiaj cały dzień śpałam prawie. I znowu mi się chyba oczki będą zamykać. Tak. Tutaj mamy Angie. A zobaczcie, jaką ona ma piękną obruszkę. Tak, oczywiście Angie ucieka. Tak. Ale może uda nam się jakoś to nagrać. Tak. Angie. Uda się nagrać. Pokażesz obruszkę. O. Zobaczcie. Piękna mordka. Już uspokoiłaś się, czy jeszcze nie? Chodź tutaj. Ej. Wiesz, tą kotku, my tą obruszkę pokazywaliśmy, jak przyszła do nas, pamiętasz? A, no tak, No. rzeczywiście. O, żeśmy się trochę pobawili i piesek chyba padł. A smycz jeszcze będzie używana. Tak. Tak, na razie przyzwyczajamy do obruszki, bo Znaczy chodząc do miała obruszki, taką cieniutką, a tu ma tak, taką no już większą. grubszą, grubszą, zdecydowanie grubszą, bo ta w hodowli była taka jak tasiemka trochę. No, ale mam nadzieję, że polubi się ze smyczą. To szuka nadal jedzenia. Tak. Głodzą małek. Jak zwykle. O. Ulubione jej Tak, za kwiatem, schować się, wyciszyć. pokaż swoją zabawkę. Tak. Plastikowa butelka. Po co gryzaki? Co z tego, że w domu Pluszaki. są zabawki za dziesiątki złotych? Zwykła plastikowa butelka, proszę bardzo. Od rana po prostu Tak, jest. obracana tak, że już oczywiście ją pogryzła, przegryzła, ale co to? Ale gryzakiem stomatologicznym No nie. wzgardziła. Tak. A czy wczoraj się pobawiła? Tak. Dzisiaj? Dzisiaj prym wiezie butelka. Tak. Angie. A, butelka Tak, ważniejsza. ważniejsza. Chociaż powiem wam, że już powoli, powoli zaczyna reagować na Angie. Tak, jak nie jest niczym zainteresowana, to. No, także wszystko przed nami. No i wreszcie wskakuje na to posłanko, bo na początku. No teraz to ja nie wiem, jak ty sobie to wyciągniesz. No, jak to jak wyciągnie? Tatuś Poprosi. poprosi, tak? Tak. Znaczy Poprosi tatę. tatuś pomoże. Tak. Tak. Poczekaj Kochani, chwilkę. Endel jest z nami już 5 Piąty dzień. dni, tak? I chcielibyśmy podsumować dzisiejszy film. Choć to wcale nie jest podsumowanie, tylko początek naszej wspólnej drogi z Angel. Mamy nadzieję, że jak najdłuższej. Tak, my już jesteśmy totalnie w niej zakochani. I jesteśmy szczęśliwi, że jest w naszym domu. Była dzisiaj pierwsza wizyta u Oj weterynarza. tak. Była super dzielna, grzeczna. Było cudownie. Ale chcielibyśmy Tak. podsumować Jest bardzo niecierpliwa, jak widzicie, więc. szybko podsumujemy, że
cieszymy się, że jest w naszym domu. To była bardzo świadoma i nasza wspólna decyzja. Przemyślana. Myśleliśmy o tym już bardzo długo. Tak, Angie potwierdza. No już, tak. I specjalnie chciałam, żebyśmy razem byli na koniec, żebyście widzieli, że to nie była fanaberia, to nie było decyzja podyktowana chwilą, tylko naprawdę bardzo, bardzo długo chcieliśmy, pragnęliśmy oboje. Bardzo. Szczególnie taką mordkę piękną jak ona. Także zobaczycie, myślę, że na niejednym filmie Angel, oj, na pewno. Na Instagramie, także dziękujemy, że byliście w tak ważnym i cudownym filmie razem z nami. I bądźcie dalej, mamy nadzieję, że będziecie się cieszyć naszą radością. No, a my idziemy nakarmić maleństwo, bo już pora spać, tak? Tak? No, możemy spać, ale pora już niedługo. Na jedzonko. Już niedługo, no. Tak. Tak, ja ciebie też kocham. Tak. Kochani, Tomek bardzo krzyki, dziękujemy. Nie, nie wrażamy, wiesz? Kochani, bardzo dziękujemy za dziś. Jeżeli filmik Wam się podobał i wspieracie nas, to wciśnijcie kciuka do góry. No, muszę ją wypuścić, bo tak. Jak widzicie, jest bardzo niecierpliwa. No, może się tam o załatwi. Nauka czystości idzie nam całkiem nieźle. Wszystko przed nami, tak kochanie? Tak jest, wszystko przed nami. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy i do zobaczenia. Cieszymy się, że już wiecie i z tego, że Angel jest z nami. Tak. Mały zasikaniec. Co, siknęła? Tak. O nie. Pozwólcie, że tym oto akcentem zakończymy dzisiejszy film. A może tym? Czym? Aaaa! Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca.